Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu, tygodniówce i zapraszam was do oglądania. Dzisiaj mamy poniedziałek, 14 lutego, czyli walentynki. Pewnie większość osób coś na walentynki robiła w weekend lub nic nie robiła, bo przecież nie trzeba. No bo wiadomo, dzisiaj poniedziałek, więc większość osób jest w pracy, ma inne rzeczy do roboty, inne obowiązki. No ale pewnie część z was też dzisiaj świętuje, znaczy jak to oglądacie, to już jest tydzień po. Ale chodzi mi o to, że dzisiaj jak to nagrywam w poniedziałek. My nic nie planowaliśmy takiego typowo, wiecie, walentynkowego. Chcieliśmy spędzić razem weekend i tak też zrobiliśmy. Skorzystaliśmy z pogody, spędziliśmy razem fajnie czas, a na dzisiaj sobie po prostu zaplanowaliśmy, że wspólnie pogotujemy, czyli to, co lubimy najbardziej, i obejrzymy jakiś film wieczorem. Także dzisiaj będziemy robić lasagne i kiedyś pojawiło się kilka pytań, jak my ją robimy, więc pokażę wam, jak my robimy, jakich składników używamy, mniej więcej proporcji, bo my też no, nie pamiętamy dokładnie, robimy to zwykle, wiecie, tak na oko, z pamięci, ale postaram się gdzieś to też spisać może w opisie. Wiadomo, że jedni dodają coś więcej, inni mniej, więc też, żeby nie było zaraz, że a tego nie ma, to nie jest prawdziwa lasagna. Wiecie, różnie każdy gotuje, więc pokażemy wam naszą lasagnię, bo kilka osób pisało, że wygląda pysznie, także ja polecam, nam smakuje. Robiliśmy właśnie różnie, czasami coś więcej, czasami coś mniej dodawaliśmy, także ten przepis się zmieniał. Postaram się wam to nagrać i jakoś tak fajnie spisać, żebyście mogli wracać sobie też do tego filmu. Trochę czasu trzeba na to poświęcić, zobaczymy ile tak naprawdę, bo wiecie, tutaj się musi coś pogotować, później to się musi wszystko upiec. Nie jest to jakoś bardzo długo, ale jednak no lasagna zwykle zajmuje trochę więcej, także fajnie jest sobie wcześniej przygotować składniki i mieć w głowie, że jeszcze jest ten czas na pieczenie w piekarniku, także dzisiaj będzie taka kolacja. A jak będziecie robić lasagne z takiego jakby przepisu jak my, to oznaczcie mnie potem na Instagramie, na Instastories albo w jakimś poście czy gdziekolwiek. Chętnie zobaczę, jak wyszło i czy wam smakowało oczywiście. Także dzisiaj będzie właśnie taka kolacja i myślę, że zaczniemy robić to już za chwilę, bo odzywam się do was później. Dzisiaj był taki dzień montażowy, montowałam vloga z weekendu, a było co montować. Ponad 2 godziny materiału. Ja nie wiem, dlaczego ja czasami tyle nagrywam. Ale tak, więc dzisiaj był dzień montażowy, a teraz się ubrałam, postanowiłam, że założę sukienkę. Chociaż właśnie no, nie planowaliśmy na dzisiaj, wiecie, jakiegoś romantycznego wieczoru, ale miałam po prostu ochotę założyć sukienkę, więc założyłam tą, bo ostatnio byłam w tej zielonej z mojito, która też jest przepiękna, ale byłam na obronie u Kuby właśnie w niej. W ogóle wam nie mówiłam o tym, że Kuba się obronił. Już jest magister inżynier. Na Instagramie wam wstawiałam. Tak, we wtorek się obronił, także już prawie tydzień minął, czas leci jak szalony. Więc dzisiaj stwierdziłam, że założę inną, ta jest też taka powiedzmy bardziej codzienna. Więc tak, ja już ubrana, czekam na Kubę i właśnie chyba zaczniemy przygotowywać część wcześniej, bo on ma później angielski online i nie wiem, czy będziemy chcieli zjeść przed czy po. Więc żebyśmy się ze wszystkim wyrobili, to może zrobimy tak, że to się będzie piekło i zjemy po prostu jak skończy angielski. Akurat by się to upiekło. No zobaczymy. Weekend udało się nagrać vloga. Mam dla was jeszcze film z IKEA, także już wróciłam do rytmu. Mam nadzieję, że u was też był taki piękny weekend. No dawno nie było tyle słońca. Niestety teraz znowu się zapowiada słaba pogoda. Musimy czekać na wiosnę. I tyle. Mam nadzieję, że będzie coraz cieplej, coraz słoneczniej. Bo już trochę czuć taką wiosnę w powietrzu, nie? Jak się wychodzi, to czasami jest takie świeże, fajne powietrze, jak ptaki ćwierkają, to już w ogóle. No ale wiadomo, że to się jeszcze będzie zmieniało. Ale ja już wyczekuję, już chciałabym pójść na rower czy na rolki. No można niby, jak nie pada, ale no jeszcze jest zimno. Także dobra, nie przedłużam. Ja sobie dopiję kawę, poczekam na Kubę. Powyjmuję zaraz właśnie wszystkie składniki, co mamy. Pewnie Kuba też będzie chciał wypić jeszcze jakąś herbatę czy kawę, jak przyjdzie. Posiedzimy, może coś jeszcze obejrzymy, jakiś serial i dopiero później się zabierzemy za gotowanie. Feel like falling deeper, My stwierdziliśmy, że nie robimy sobie prezentów na walentynki, ale już jakiś czas temu, bo słuchajcie, w listopadzie, jak Kuba miał urodziny, zamawiałam kartki. Niestety nie doszły, dałam mu inną, ale jedną z nich była taka walentynkowa jakby. Były różne, naprawdę ładne, były też z motywem Friends. Postaram się wam podlinkować Paper Flamingo.
Ja zamówiłam to na pakamera.pl. Taka papierowa, fajna i były właśnie ładne wzory, więc stwierdziłam, że dam mu taką walentynkę, skoro nie robimy sobie prezentów, a i tak już mam kartkę, także jeszcze coś napiszę w środku i pakuję do koperty. Mój walentyn. Dziękuję. Wielokolorowe. Ładne, a ja też mam dla ciebie coś. Co taki małą rzecz. Dzisiejszy Reels się sprawdził. Że nie planujesz nic, a jednak tak. Jak to było? Kiedy uwierzysz, nic nie planujecie. Że nic nie planujecie. Ładne kwiatki. Tylko, że moje to jest takie małe, bo mieliśmy nic nie robić. No tak więc. No, a kwiaty? Przecież. Fajny taki miks kolorowy. Z tradycji stało się zadać, że mieliśmy taką kolekcję kartek. Fajne? Mówię, muszę ci to dać, bo ja już to kupiłam tak dawno temu. Jak na urodziny ci kupowałam. Ale nie doszło na czas. Dziękuję. Chcesz kawkę, herbatkę? Kawkę. No ja już mi stykła. Thank you.
trochę wysoka wyszła. Mhm. Ile warstw? Jest 4, ale grubo mięso leżało. Nie jest taka... Słuchajcie, no tak to już jest. Że nie zawsze ładno wyjdzie. Chciałam, żeby była taka ładna jak ostatnio. Wtedy się tak ładnie zapiekło, tak równo. Tak to jest, jak chce się nagrać przepis, to zawsze coś wyjdzie nie tak. Znaczy nie jest brzydka, nie? No mówię ci, że jest ładna. Tylko inaczej się zapiekło, jakoś tak właśnie bokiem. Jak ty ostatnio robiłaś, to jakoś inaczej to wyszło. Wstawię wam tu przebitkę ładnej lasagni. No nic, ja musiałam dokończyć, jeszcze się skończył szamel. No ale dorobiłam, więc mam nadzieję, że będzie dobra. Trochę tutaj wykipiało. Jak ocenisz? 10 na 10. Myślałam, kurczę, że uda mi się tak jak właśnie ostatnio ładnie się zapiekła. Wtedy była taka idealna po prostu, także wstawię wam przebitkę, tak może to wyglądać. Dzisiaj wygląda tak. No ale wiadomo, chodzi o smak. Mam nadzieję, że chociaż to mi wyszło. Chociaż w sumie większość robiliśmy razem. No pierwszego kawałka nigdy idealnie nie wyjmiesz. Przynajmniej ja na to metody nie znam. Słuchajcie, ostatnia porcja została mi lasagni. Zjedliśmy w poniedziałek po jednej porcji, wczoraj każdy z nas miało na obiad i dzisiaj też. Jest 14, więc idealnie, także widzicie, 6 porcji wyszło i będę mogła już sobie to umyć. A dzisiaj wieczorem zrobimy coś nowego. Na kolację zjemy pewnie makaron taki szybszy, no bo właśnie teraz jemy, Kuba je w pracy, ja w domu. A później zjemy pewnie jakąś przekąskę i właśnie coś wieczorem. A będziemy po prostu sobie wieczorem gotować obiad na jutro, żeby on też mógł zabrać do pracy i ja żebym miała... No uwielbiam po prostu, słuchajcie, mieć ugotowane i tylko właśnie sobie nałożyć i odgrzać, także... Dzisiaj też zrobimy coś, żeby było już na jutro i wtedy tylko rano robię śniadanie, obiad gotowy, no i się robi jakąś kolację. Także nakładam, odgrzewam, a naczynie pójdzie już do mycia. I podgrzane.
kwiatki dalej pięknie się trzymają. Wczoraj wieczorem wymieniłam wodę, ale widzę, że tutaj już jeden listek odpada. Ale jeszcze nie opadają, bo czasami jest tak z tulipanami, że wiecie, dotknięcie i nagle opadają te kwiatki. Także widzę, że się pootwierały już chyba wszystkie, oprócz tych fioletowych. No ale tak pięknie wyglądają. Fajnie, że takie właśnie różne kolory są, a nie tylko jeden, więc z każdej strony, wiecie, tak trochę inaczej to wygląda. No dobra, ja się zabieram za jedzenie, włączę sobie może jakiegoś YouTube'a i wracam zaraz do montażu. Filmy już pomontowane, jest po 16, więc powoli kończę, jeszcze tutaj mam laptopa, bo sprawdzam, czy film jest, wiecie, dobrze wszystko opisane. Poprawiałam też tam miniaturkę, więc o 17 będzie dla Was vlog na kanale. Robię sobie chyba jakąś herbatę i właśnie usiądę jeszcze do komputera. Skończę robić opis do filmu. Mam przygotowane też już grafiki na Instagram, więc tak naprawdę tylko kilka rzeczy jeszcze przeklikam. I na dzisiaj koniec, także zaraz przyjdzie Kuba, zjemy sobie pewnie coś za godzinę, bo ja jeszcze nie jestem głodna. Co prawda tej lasagne całej nie zjadłam, nie dokończyłam, także jeszcze mi zostało, więc może na kolację skubnę, nie wiem, słuchajcie, z tym obiadem na jutro, jeszcze nic nie wymyśliłam. Nie mam pomysłu, nie wiem na co mam ochoty, także może Kuba coś ciekawego wymyśli i najwyżej pójdziemy razem do sklepu, bo nie chciałam, wiecie, tak jechać po coś, bo może coś mam, jak coś wymyślimy, także bez sensu tak krążyć. Na pewno wiem, że kończy mi się mleko, ale po to akurat mogę zawsze do Żabki wyskoczyć, więc zaczekam, bo zaraz powinien być i wymyślimy, co na ten jutrzejszy obiad chcielibyśmy zjeść i wtedy najwyżej coś się kupi. Tyle włączyłam sobie, lecą przyjaciele, akurat na Comedy Center. Także pomyślałam, że się do Was odezwę, bo wcześniej właśnie montowałam film już z kolei następny, już nie vloga, tylko ten IK. Także cieszę się, że teraz już wróciłam w ten tryb i właśnie myślę nad kolejnymi filmami, żeby mieć chociaż ten jeden czy dwa do przodu. Posty na Instagram mam już kilka zdjęć, no i teraz jeszcze chciałabym w tym tygodniu zrobić jakieś reelsy, bo właśnie ostatnio nie było, a bardzo lubię je przygotowywać, sprawia mi to ogromną frajdę. Więc myślałam też właśnie nad tym, co tym razem na tego reelsa dla Was nagrać. Także mam nadzieję, że się cieszycie, że wróciłam już z i zdjęciami, i reelsami, i filmami na YouTubie, bo mi, powiem Wam szczerze, że tego bardzo brakowało, mimo tego, że wiecie, tydzień nie było filmów. Teoretycznie ominęłam chyba dwa filmy, może max trzy, bo nie pojawiły się w jednym tygodniu. A potem już tak, także no nieważne, słuchajcie. Ja robię sobie herbatę, kończę tutaj działać i mam nadzieję, że usłyszymy się później. Zobaczymy, co ten dzień przyniesie, bo ja nie wiem, jakie są plany na resztę dnia. No dobrze, wróciliśmy z zakupów, więc zrobię Wam szybki food haul. Pojechaliśmy tak naprawdę po rzeczy na jutro na obiad i w sumie wzięliśmy też na jutro na kolację, więc wiecie, już tak myślimy z zapasem do przodu. Chcemy ugotować właśnie dzisiaj wieczorem obiad na jutro i na pojutrze, żeby było po prostu na dwa dni. Także robię Wam już szybki unboxing. Jajka, bo zostały chyba trzy sztuki. Mleko, bo też już jest otwarty ostatni chyba karton. Co tutaj dalej? Chyba wziął sobie bułki. Tu mamy takie bułki na burgery. Już je podobno kiedyś Kuba kupował, jak robił. I było naprawdę dobre, więc jutro z kolei na kolację będą burgery. I tutaj właśnie jest mięsko. I też podobno jak Kuba robił, to było to samo, więc zjemy takie. I naprawdę mi smakowało, także ja sama jakoś tak nigdy nie robiłam. Ale powiem Wam, że ostatnio nawet mi się zachciało burgerów. Także zrobimy w domu. Tutaj surówka, to do jutrzejszego chyba obiadu. Pomidorki, cebula do pulpecików, bo będziemy robić właśnie pulpety. Znaczy wiecie, takie klopsiki, więc zrobimy więcej na dwa dni. No dla dwóch osób, no to dwie paczki mięsa. I to jest mielone z szynki wieprzowej. I zrobimy takie, wiecie, klopsiki jakby w sosie. I tu jeszcze jedna rzecz, łosoś, filet z koprem, także to z Lidla. Coś jeszcze? A, wiem co, któraś z Was mi dała znać, że wrócił chleb na maślance do Lidla,
I powiem wam, że ja ostatnio widziałam, ale jakoś tak przeszłam, była ostatnia sztuka, już nie wzięłam. Ale teraz widziałam, że faktycznie wrócił, więc jak ktoś lubił ten chleb, to daje znać, że jest z powrotem. No i potem podjechaliśmy do Auchan, bo ja jestem, no już sobie w trakcie okresu, ale miałam zachciankę na chipsy. I wzięliśmy takie mniejsze, no bo były jeszcze większe paczki, ale wzięliśmy mniejsze te Cheetosy. To są z ketchupem, syropo-ketchupowe. I wzięliśmy dwie mniejsze po prostu. Ze słodyczy. Mieliśmy fazę, słuchajcie. Czasami też się robi takie zakupy na delicję. Także wzięłam delicję. Za mną z kolei od jakiegoś czasu chodziły kinderki, więc wzięłam takie małe opakowanie. Wiadomo, nie zjem tego wszystkiego na raz, ale no wiecie. Dalej gąbka, bo słuchajcie, ostatnio kupiłam w Lidlu jakąś, ale jest jakaś mniejsza i ma strasznie chropowatą tą powierzchnię, jest taka drapiąca, więc wzięłam tą, którą miałam kiedyś właśnie z Auchan, jakąś zwykłą, ale jest trochę większa. Oprócz tego ketchup, bo już się kończy, więc żeby był w zapasie. Nutella, bo moja już niestety się tak wysuszyła i jest taka resztka, a pomyślałam, że może w weekend będę miała ochotę na gofry albo na leśniki i tak wiecie. Szkoda by było nie mieć. Następnie chrupiący kurczak, panierka, bo ostatnio w Lidlu nie było panierek, a my właśnie lubimy czasami zrobić takie polędwiczki z kurczaka, czy wiecie, takie jakby nuggetsy i fajne są właśnie z taką pikantną przyprawą. Teraz po prostu jak robiliśmy, to wzięliśmy bułkę tartą i pikantną przyprawę i też było dobre, ale wiecie, wygodnie jest mieć takie gotowe. I jeszcze mieliśmy sosy pod te klopsiki, które chcemy zrobić, więc są grzybowe i jeszcze jeden taki myśliwski, ale jeszcze nie wiem, który zrobimy. Tak, wiem, można wszystko zrobić samemu, ale jednak przy takich sosach, wiecie, trzeba mieć grzybki do tego. Ja nie bywałam od rodziców, ale boję się, żeby mi coś nie wyszło, także tak nieraz się je z gotowym sosem. Także będą klopsiki z sosem i z kaszą, albo później z ziemniakami. No więc to całe zakupy. O, jeszcze winko wzięłam w Auchan. Także to są nasze całe dzisiejsze zakupy. Na dwa dni na obiad, na jutro na kolację, no i jakieś tam chipsy. Także prawdziwe zakupy, żeby nie było zaraz, że wiecie, ćwiczę, to nie mogę zjeść chipsów albo Nutelli, bo są takie skrajności czasami w komentarzach. Tak, ja też czasami mam ochotę na czekoladę albo chipsy i nie zabraniam sobie tego, jakby wiecie. Czasami po prostu ma się na coś ochotę i trzeba ten smak zaspokoić. Zresztą nie wiem, czy wy też tak macie, dziewczyny, ale ja podczas okresu mam taką fazę, że albo mam fazę na słodkie, albo na słone. Więc raz muszę kupować czekoladę albo ciastka, a raz chipsy. Więc tak, takie nasze zakupy. Powiem wam, że nie mogę się doczekać tych burgerów w sumie jutro na kolację, więc na pewno wam pokażę i nagram, jak wyszły. Ja właśnie robię kolację, bo Kuba za chwilę kończy angielski. Była też na chwilę u mnie siostra. Pożyczyć taki odkuracz, wiecie, przenośny do samochodu. On nie jest najlepszy. Ja go kupiłam kiedyś w Lidlu, ale jest. Więc sprawdza się. I tak, będę gotować makaron. Dwa różne, bo nie wiem, czy wam też każdy makaron smakuje inaczej. Czasami ma się ochotę na świderki, a czasami na jakiś inny. Kuba będzie miał taki, on jest w ogóle bardzo dobry ten makaron, lubię go. A ja mam takiego miksa, bo kończyły się jedne świderki i drugie, więc jest miks, ale te były dobre. To były te z Barilli, one były po prostu trochę takie bardziej jędrne, bym powiedziała, nie rozgotowały się tak. Więc wrzucam. Ja zawsze odmierzam na talerz i tak będziemy jeść właśnie z pesto. Wstawiłam wam też vloga, widzę, że póki co wam się podoba. No miałam mega dużo materiału, ale powiem wam, że czasami mam ochotę wstawić takiego luźnego, gadanego vloga, jak właśnie na starym, dobrym YouTubie. Tak jak wiecie, można było się właśnie rozgadać przy gotowaniu czy przy czymkolwiek innym i cały vlog był przegadany, a czasami mam ochotę na montaż.
i próbuję to po prostu sobie jakoś, wiecie, zbalansować, że jeden film jest taki, inny taki, albo w zakresie jednego filmu jest trochę gadania, trochę montażu. Lubię i pokombinować z montażem i czasami lubię taki zwykły, nudny, powiedzmy, że nudny, ale taki życiowy, codzienny vlog, także próbuję to sobie jakoś wyważyć, ale widzę, że Wam się właśnie ten vlog spodobał, więc się cieszę, bo też to był fajny weekend, ja się dobrze bawiłam, miło spędziliśmy czas, więc puszczam sobie jeszcze YouTube'a, bo potem będziemy oglądać Sukcesję. Bardzo się cieszę, chociaż ja już obejrzałam, ale Kuba nie widział, więc powiedziałam, musisz obejrzeć, no i się wciągnął, także oglądam razem z nim. A dla mnie to przyjemność, bo ten serial jest rewelacyjny i skoro Kuba nie widział, to bardzo chętnie z nim obejrzę, bo naprawdę, jeżeli jeszcze nie oglądaliście Sukcesji na HBO, musicie nadrobić. Naprawdę rewelacyjny klimat, to jest dla mnie taka plotkara, oczywiście ta oryginalna, pierwsza, ale z kategorii władza, polityka, walka o wpływy. Tam też to było, ale wiecie, bardziej romansidło i takie nastolatki, a tutaj już w takiej dorosłej rzeczywistości, korporacje, także Sukcesja na Netflix koniecznie, zwłaszcza dla tej muzyki. Kto widział, niech potwierdzi w komentarzach. O, widziałam. Gotuję. Wiem, kiedy przyjść. Wbiłam twarożek, wbiłam mozzarella, jeszcze... aktualnie twoje pesto jest statywem. Nie, jak ja je zjem? Zrobimy tutaj takie przejście. Musisz robić, to robić, no. Chcesz coś robić? Nie wiem, cebulkę tam włożyłam. Dobrze, mozzarelli. A, ty wziąłeś sobie to? Parmezaniku trochę. Okej, to ja chcę z tym. Tak pasuje twaróg do tego pesto? No, posmakuj. Nigdy jakoś nie pomyślałam o tym połączeniu. Chcesz spróbować? Ty masz zielone. Dobre z tym serkiem. No dobre. Będę tak robić teraz ten zielone pesto. Polecam. Lepiej niż bez. O, tak powiem. W sensie tak fajnie balansuje smak. Zawsze to, co ty ugotujesz, mi się wydaje lepsze. No, bardzo dobre z tym białym serem. My to wiemy, jak żyć. Po co jest jeden makaron we dwójkę? Zróbmy dwa różne. I miejmy dwa różne smaki. Makaron to podstawa. Co chcesz mi pokazać? Bo się boję. Mogę? Coś ci to przypomina? Mi? A tobie? Nigdy ci tak nie powiedziałam chyba. To fajnie masz? Fajnie masz, mówię czasami, ale jak mówisz, że mnie kochasz, to ja mówię, że ja ciebie też. No tak. No. Ale jakby przyjdzie tam coś innego? To fajnie masz? Ostatnio nie mówiłam tak, ale kiedyś miałam tak często. Ale ostatnio mniej. Czasami tak dla żartu lubię rzucić. Zgadza się. To fajnie. Zgadza się.
Dzień dobry kochani, witam was w czwartek. Mamy kolejny dzień, wczoraj gotowaliśmy do późna, ale wszystko się udało, wyszło pyszne, bo nawet spróbowaliśmy, wyszło, słuchajcie, równo 32 takie właśnie pulpeciki, klopsiki, nie wiem, nazywajcie jak chcecie. Jeszcze był jeden, który spróbowaliśmy, czyli 33, no ale licząc to wyszło nawet całkiem równo, więc podzieliliśmy to na pół i tą jedną połowę sobie rozdzieliliśmy. Kuba wziął dzisiaj rano do pracy, ja sobie zaraz zjem, a druga połowa jest na jutrzejsze obiady, więc na jutro i ja będę mieć obiad i Kuba będzie miał obiad też do pracy, więc ja uwielbiam takie gotowanie, słuchajcie, przynajmniej na dwa dni. Jedyne co, to będziemy dzisiaj robić kolację, ale raczej pójdzie szybko, bo będą to te burgery, które wam pokazywałam, także też tylko wiecie, podpiec tą bułkę, mięso, także będzie szybka, ale pyszna kolacja. No ale zanim to, to jeszcze obiad, także niedługo sobie zrobię. Dzisiaj rano wstałam, Kuba pojechał właśnie do pracy, ja od razu się ubrałam, zanim wyszedł, to się mi najlepiej sprawdza, że jeśli Kuba jest i jedzie do pracy, to ja się ubieram w strój zanim wyjdzie albo zaraz jak wyjdzie i po prostu od razu, wiecie, wyjmuję sobie matę i włączam jakiś trening Moniki na telewizorze i w ten sposób po prostu, wiecie, ubieram się, rozmawiamy, on wychodzi i ja nawet nie myśląc o tym jestem już ubrana, gotowa do ćwiczeń i bardziej mi się chce. A jak się nie ubiorę rano w strój i nie wejdę na matę, to po prostu tego dnia najprawdopodobniej treningu nie będzie. Oczywiście jak go nie ma, to też robię. Tylko chodzi głównie o to, żeby właśnie mieć ten nawyk rano, że wstaję, wiecie, no wiadomo, wypiliśmy kawę w łóżku, potem sobie wypiłam trochę wody, bo wstaliśmy po 6, 6.30 jakoś maksymalnie. Więc na macie byłam 7.30, także taka godzina na rozbudzenie u mnie przed treningiem jak najbardziej, ale też nie dłużej, tak? Więc rano daję sobie zawsze czas, żeby się trochę rozbudzić, ale też jak już wstaję, to ubieram strój i jeśli mam ćwiczyć, to robię ten trening, także dzisiaj właśnie Kuba wyszedł i ja od razu sobie chwilę później włączyłam, więc po 8 byłam już po treningu, więc bardzo się cieszę, bo też to tak zawsze pozytywnie ładuje, także zrobiłam trening, wykąpałam się, umalowałam, zjadłam śniadanie i usiadłam do montażu właśnie tego vloga, bo wiedziałam, że jest dużo ujęć z gotowania. Także trochę już to pomontowałam, jeszcze troszeczkę mi zostało, ale wiecie, przynajmniej będzie trochę zrobione, także dopijam sobie jeszcze swoją kawę i za chwilę właśnie idę sobie odgrzać obiad, bo już zgłodniałam od tego śniadania, także bardzo chętnie zjem. Mam wrażenie, że ten tydzień będzie taki nudny, bo właśnie dużo gotowania i takich, no, codziennych spraw, ale nie dzieje się nie wiadomo co, ale czasami tak, słuchajcie, jest. Pomyślałam sobie, że normalnie może bym i nie nagrywała tego tygodnia, ale dlaczego nie? W sumie takie jest życie, czasami coś się dzieje, czasami nie, czasami to jest po prostu zwykły, nudny tydzień. Wiecie, montuję, nagrywam coś, robię jakieś zdjęcia, reelsy i tak dalej. Czekam też jeszcze na jedną informację co do współpracy, którą prawdopodobnie będę miała, jakie tam są szczegóły, czy się podejmuje, czy nie. I muszę jeszcze dzisiaj wstawić też materiały dla StrongPoint, post na Instagrama i Stories, także to też muszę jeszcze wstawić. No i tak, słuchajcie, dzień leci, godzina za godziną. Coraz lepiej. Czy wiecie, co to jest miłość? To jest robienie sosu grzybowego o 6.50. I to jest smażenie śniadania do pracy. Kiedy trochę za długo się pośpi. Nie? Jak myślisz, te jajka już? No nie, rozwaliło się. Przykleiło się. No śniadanie w pracy będziesz miał smaczne.
Tylko jak to przełożyć jeszcze do tego pudełka? Co, że znajdą się hejterzy? Tak, którzy stwierdzą, że jak możesz dziewczyna być tak wykorzystywana i wstawać o 6 robić chłopu śniadanie? Busa, nie pozdrawiamy hejterów. Lubimy robić śniadania komuś, kogo się kocha. Zwłaszcza, że ja dostanę pewnie za jakiś czas śniadanie. Pewnie. Nie są zapasy. No, co, to mięso jedno? A, no, jakieś przełożyć. I got this weight on my shoulders, slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. Dzień dobry, witam Was w piątek. Ja właśnie skończyłam robić zdjęcia na stories do współpracy z Desenio. Mam ją tylko na Instagramie na stories, więc przygotowałam zdjęcia, za chwilę je opiszę, w sensie dodam wszystkie napisy i będę mogła wysłać do zaakceptowania. Od rana siedziałam i montowałam dla Was tą tygodniówkę, bo słuchajcie, tyle nagrań z jedzenia to ja dawno nie miałam w jednym vlogu. Także może to i lepiej, że sobie tak w tygodniu montuję, niż wszystko miałoby zostać na niedzielę czy poniedziałek, bo no miałam ponad 2 godziny materiału, tylko obejrzeć, wiecie, poucinać. Ja jeszcze dodaję napisy, często włączam sobie jakiś fragment z konkretnego dnia, żeby zobaczyć, jaka muzyka do tego pasuje. Długo też mi zajmuje szukanie piosenek, bo czasami, wiecie, zmieniam, żeby nie było ciągle tej samej, więc szukam, która pasuje klimatem. I to też zajmuje strasznie długo, żeby znaleźć, wiecie, piosenkę, która Wam się i spodoba, i pasuje, że nie jest za wolna, nie jest za szybka. Czasami chcecie samą muzykę, czasami z jakimś tam śpiewaniem, więc to też nie jest łatwa sprawa. Także jak pytacie, ile mi zajmuje montowanie filmów, to długo. Mi zajmuje naprawdę ostatnio to długo, ale to też dlatego, że ja chcę, żeby one były właśnie fajne, przyjemne do oglądania. Właśnie dodaję te napisy już od dłuższego czasu. Staram się, żeby były właśnie różne przebitki. Także zanim ja to wszystko przejrzę przynajmniej raz, 3-godzinny materiał z tygodnia i w weekend będę też dla Was nagrywać, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię porządki. Już Wam tego nie nagrywałam, bo ostatnio było clean with me, ale tak, troszeczkę posprzątałam w kuchni, umyłam te płytki nad blatem w kuchni, a weekend mam dla siebie. Kuba dzisiaj po pracy już wraca do siebie, bo cały tydzień był u mnie, tak się umówiliśmy, bo na weekend jedzie do siebie do domu, więc stwierdziliśmy, że w sumie fajnie będzie spędzić kilka dni razem, w sumie to po poranki i po południu dnia, ale no wiecie, żeby po prostu nie jeździć w tom i z powrotem, więc dzisiaj już wraca do siebie, bo jutro jedzie właśnie do Grudziądza, a ja mam weekend dla siebie, więc jest trochę dziwnie teraz tak pusto, ale mam już po prostu w planie właśnie nagrywki dla Was, no i też trochę czasu sama ze sobą. Powiem Wam, że ja się już trochę przyzwyczaiłam. Może taka krótka pogadanka. Mieszkam już sama ponad 2 lata. Jestem w szoku, jak to minęło. To po pierwsze. A po drugie, powiem Wam, że naprawdę dobrze mi się mieszka samej. Kiedyś był taki etap, zaraz jak wiecie, zaczęłam być z Kubą, czy zamieszkamy razem, czy nie. I wtedy były takie pytania, no w sensie wiecie, zaczęłam mówić po prostu, że jestem w związku, więc no naturalne było, że kogoś to tam ciekawi. I wiecie, jak zamieszkamy razem, to zamieszkamy razem. Na pewno wtedy Wam powiem, ale przez długi, długi czas miałam coś takiego, że ja nie wiem, czy ja się przyzwyczaję znowu do mieszkania z kimś. Było mi tak dobrze, w sensie, wiecie, czułam się komfortowo, sama ze sobą, dobrze mi się mieszkało, wiecie, jak sobie nabałaganiłam, to sobie nabałaganiłam, musiałam po prostu to posprzątać. I lubię mieć taki czas dla siebie i teraz jak właśnie mieliśmy cały prawie tydzień razem, no to oczywiście było super, ale cieszę się na ten weekend, że wiecie, znowu mam taką ciszę, spokój i czas dla siebie. Oczywiście mieszkając z kimś też możecie mieć czas dla siebie, ale no jak mieszkacie sami, to zrozumiecie, że fajnie jest, wiecie, gdzieś wyjść, z kimś się spotkać, coś porobić, ale jak wracacie, to macie taki święty spokój, zamykacie drzwi, możecie robić co chcecie, nie macie jakby takiego, wiadomo, no jak z kimś się mieszka, to jest jakaś rutyna, tak? Ktoś, nie wiem, bardziej woli siedzieć w jednym pokoju, a ktoś w drugim, ktoś o tej godzinie robi to, ktoś tamto. I jest zupełnie inna dynamika po prostu, kiedy mieszkacie z kimś,
niż kiedy mieszkacie sami. I oczywiście bardzo łatwo się przestawić, kiedy z kimś zamieszkacie, ale ja powiedziałam sobie, że ja się muszę tym nacieszyć. Bo jeśli już z kimś ponownie zamieszkam, no to raczej nie planuję, żeby to się zmieniło później, tak? No raczej, jeżeli decydujemy się na to, żeby z kimś zamieszkać, to nie po to, żeby ktoś się potem wyprowadzał. No ale różnie w życiu bywa. W każdym razie chciałam powiedzieć, że ja wiedziałam, że nawet jeśli będzie, wiecie, super ekstra w jakimkolwiek związku, wtedy jeszcze nawet nie byłam z Kubą, to nie będę chciała szybko z kimś zamieszkać. Chcę dać sobie ten czas mieszkania samej i samej to nie znaczy też samotnej, może warto zaznaczyć, bo mieszkanie samemu ma wiele plusów, słuchajcie. Już nie mówię o tym bałaganie, że po prostu jak posprzątacie, to macie czysto, ale jest po prostu coś takiego, że macie taką swoją przestrzeń. Dom to jest po prostu taki azyl. Także no taka mała dygresja, że minęły ponad 2 lata, jak mieszkam sama i naprawdę nie żałuję. No tak jak mówię, na razie nie mieszkamy razem, ale jeśli by się to miało zmienić, to na pewno wam powiem, dam wam znać. Ja już byłam w związku, w którym mieszkałam z drugą osobą. Oczywiście z każdym będzie się mieszkało inaczej. No my uwielbiamy razem spędzać czas, uwielbiamy gotować, więc myślę, że z tym nie będzie problemu, ale tak jak mówię, te 2 lata minęły mi bardzo szybko. I fajnie, że miałam taki czas właśnie, żeby pomieszkać sama. Wiecie, pozmieniałam sobie różne rzeczy w domu. Też nabrałam takiej nowej dynamiki, mam zupełnie inną rutynę i dnia, i jakieś takie różne nawyki, niż miałam kiedyś. Nie wiem, może nagram wam jakiś taki film właśnie, może opowiem wam kiedyś o tym, jeśli was to ciekawi, ale wiele rzeczy się zmieniło. Inne miejsca na przykład w domu są moimi ulubionymi. Śpię teraz po innej stronie łóżka niż kiedyś. Takie małe rzeczy, ale jak to się tak pomyśli o tym, to naprawdę dużo rzeczy się zmienia. Na przykład kiedyś często montowałam filmy przy toalecie albo w salonie. Teraz montuję w biurze i jak kończę pracę, to kończę pracę. Ewentualnie coś przeglądam na laptopie, ale montuję raczej tam, bo tam mam też większy dysk, do którego podłączam laptopa i nie chce mi się tego nosić. No czasami przenoszę, ale wiecie, o co chodzi. Zmieniła się taka dynamika po prostu, jak mieszkam sama i to też jest fajne. Fajnie jest zobaczyć, że inaczej się mieszka samemu i że też może to być pozytywne. Tylko się przestawiłam na to, że mieszkam sama i było mi z tym dobrze. Wiecie, może to też wynikało z różnych przejść, bo wcześniej no nie byłam sama w domu, ale czasami się czułam sama, więc więc może też to dało mi takie, wiecie, że taki kamień zrzuciłam z siebie. Ale tak, jeśli jesteście po jakimś rozstaniu i teraz na przykład mieszkacie same albo musiałyście się wyprowadzić, pamiętajcie, że pobyć samemu zawsze warto. I tak jak teraz są często jakieś TikToki czy Reelsy na Instagramie, że żeby pokochać kogoś, trzeba kochać siebie samego, trzeba też lubić spędzać czas samemu ze sobą. Ja się całkowicie z tym zgadzam, uważam, że warto jest się nauczyć spędzać czas samemu ze sobą i to po prostu lubić. I ja już wiem, że w ten weekend zrobię sobie jakąś długą kąpiel, którą robię rzadko, zwykle właśnie jakoś w weekend. Puszczę sobie YouTube'a, bo w tym tygodniu prawie w ogóle nie oglądałam, bo oglądaliśmy z Kubą seriale, a zwykle właśnie wieczorami czy po południu siedzę i nadrabiam YouTube'a, ponagrywam dla was film. No i po prostu mam ten weekend dla siebie i potem znowu pewnie w poniedziałek czy we wtorek się zobaczę. Ale staram się po prostu doceniać te momenty i w ciągu tych 2 lat naprawdę, no tak jak mówię, wiele rzeczy pozmieniałam w mieszkaniu i to mi dało takie właśnie, dało mi to czas na to, żeby zbudować swoją taką nową dynamikę w domu, no nie wiem jak to opisać, no taką nową rutynę, tak jak mówię, wiele rzeczy odkąd mieszkam sama po prostu się pozmieniało. Okazało się, że wolę coś tak, a nie inaczej, że w sumie to nie lubię spać po tej stronie łóżka, tylko po drugiej. Widzicie, nawet może się zmienić wam strona łóżka, po której śpicie w pewnym momencie waszego życia i nawet nie wiecie kiedy. Z tą dygresją was zostawiam, a ja właśnie włączę odkurzacz, niech on tutaj odkurzy, wrócę, to dokończę parę rzeczy. Boże, ten vlog będzie długi, jeszcze oprócz tego gotowania dołożyłam do tego pogadankę. Zabijecie mnie. Dobrze, kończę mówić już. Już kończę. Dajcie kciuka w górę, jeśli tu jesteście w tym momencie. Będzie mi bardzo miło. A jak zasubskrybujecie mój kanał, to będzie mi jeszcze milej. Także ja uciekam, szybkie zakupy i wracam do domu. I zaczynam już weekendzik.